Cześć, no witajcie z tej strony Mistradamo 15, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy oczywiście na Let's Playu, jest ze mną Boruś. Siemaneczko. Trzymamy Żerońka. Cześć. Witam serdecznie. Cześć, siemanko. Sąsiad, można tak powiedzieć, już mój taki prawdziwy sąsiad zawsze jest pomocny i mi pomoże. Dzisiaj w Let's Playu coś innego, coś takiego, co ostatnio bardzo wam się mega spodobało. Dziękuję wam serdecznie za pierwszy odcinek Let's Playa, bo tam rozwaliliście system. Tam były też inne maszynki, ale o to chodzi w Let's Playu, żeby sobie na każdym odcinku sprawdzać co innego. W tym odcinku wlatuje, oprócz sąsiada, który niszczy mi sprzęt, to... Nie niszczę. To dwa sprzęty. Można powiedzieć, że przeważnie chcę na każdym Let's Playu sprawdzać ciągniki wraz z maszynami. Ale w tym odcinku sprawdzimy sobie Fiat Agri oraz Ursusa 1934. Ale to zobaczycie w dalszej części odcinka. Najpierw lecimy z agregatowankiem, proszę państwa. Prowadź. Ja oczywiście prowadzę. Jest to ikona naszej serii po sąsiedzku. Nie oszukujmy się, bo mi się mega podoba ten ciągnik, ale jest to w lepszej, nowszej wersji. O, poczekaj chwilę, sąsiedzie, stój. Coś jedzie pewnie. Na pewno nie stanąłbym na środku drogi. Mi się wydaje, że coś zahamowało. Hamowanie, wszystko trzeba było włączyć. Zapomniałem wyłączyć wszystko po lewiźnie. Wyszła lepsza nowa wersja, oczywiście już nie chcę tego na po sąsiedzku robić. Więc dlatego sprawdzimy sobie właśnie na Let's Playach takie rzeczy, które mi się mega podobają. Tutaj na tej mapie, nie ma ładne odbijanie, widzę kierunkowskazu. Mega mi się tutaj podoba zróżnicowanie terenu, więc trochę sobie przejeździemy się. O! Ja tam sąsiad jedzie. Ja jestem cały czas, ale kurde, no to chyba ten nie zauważył, że tu mu się takie coś zrobiło. Taki uskok? Ja, bo to widać, że to jest takie przez przypadek, nie jest wygładzone po prostu. Jo, jo. Ale no, no tam, ale jako terenie, tako to... nawet daje radę tutaj maszyneria moja. Git. No, tak trochę widzę, że powoli tam jedziesz, bo nie, boisz się, żeby nie pourywało się, co? Nie, nie ma siły. Cykmyku. To ja się rozłożę, ja polecę pierwszy. Nie wiecie, co robić? My robimy po kulcze. To nie jest kulter. A co? To jest cholera wie co. A kulter będzie inny, zobo. Jo, a dobra. Jo, teraz to tak ładnie wyrównamy. Też byłem pewny, że to jest kulter na samym początku, bo ty u ciebie przecież miałeś ty takie dwa różne rodzaje, co nie? No. Ale potem zobaczyłem, że nie, że to kultra nie ma. Gotowy? Łogi. Ja jadę cały czas sobie. Dobra, poczekam, to może jedzieć, bo... To ja wolniej jadę od ciebie? Nie wiem. Ile ty tam ciśniesz? Nie, chyba dychę. Ja na razie na full gaz 11, co nie 12. A, no to ty jesteś szybszy. Ja mam dychę w swoim kulcze. Żeby się jakoś fajnie przeciął. On się tak po prostu powoli zebrał. Ale mniejsza z tym. O, siłę tu kurde nie mam, powiem ci. Tam jak mój... tam jechałem, to pod te górki, to tak średnio bym powiedział. No wiesz, to jest też 140 koni, więc to jeżeli chodzi o agregat, to jakiś agregat jak wygląda. Muszę się przyciszyć jak najbardziej i słuchawki, żeby cieszę, tutaj sąsiada bardzo mocno. Jeżeli chodzi o 19 z tym agregatem, myślę, że w sam raz, tym bardziej na takie poletko. A tam chyba nie wiem, jakieś 100 koni pod zapotrzebowanie jest w tamtym twoim, więc też... Nie jest tak fatalnie. Kurczę, przeciąłbym się jakoś tak fajnie. Ale tutaj przez to, że jest ten, ja musiałbym jakoś to ładnie objechać z drugiej strony. Zobaczymy jak to będzie w tą stronę. Ja patrzę. No podoba mi się ogólnie. O, ja mogę się przecinać jak coś. Ja przednę ładnie się. Ty znalazł co? Ty znalazłeś? Pod skosem. Pa. Jeba niutki. Dobra, no to jedyny jak sąsiad pod skosem od razu ma GPS-a to... to wykorzystajmy to. Czekaj, to tak to idzie? Nie, za mocny skos, żebym wziął. No tam wjedziesz tak to w... O, tak teraz, jo, dobrze jedziesz. No, tak, no dobrze jedziesz. Tak trzeba. Tu wiadomo, trzeba będzie to obrobić jakoś. Dobrze jedziesz, jo, ja sobie to wykorzystam tak to. Trochę tutaj przejadę tak. Akurat nie będę musiał nic tutaj obrabiać. Tylko przejadę obok tego jeziorka tutaj. W dzisiejszym odcinku mamy dwie akcje. Najpierw agregatowanko, a później polecimy nasianko. Kurczę, ostatnie odcinki tak staramy się tutaj wam dorzucać stare dobre tytuły odmawicowe z blogu. Ja nie wiem o co chodzi. Zapraszam serdecznie na od zera, bo tam się działo względem tego. I
O Jezu, jak tam wyrwało z pół bańca. Patrz, 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 patrz. Dobrze, brzuska rzecz nie obalił. Nie, dlaczego obalił? Powiem szczerze, że byłem pewny, że tu będzie mocniej ryczał mój Ursus względem tego, co tam posiadam na posąsiedzku. Jest taki delikatny, tamten jakby miał lekko mocniejsze dźwięki. No, ten mój o. Ale zaraz zobaczycie... Choć jak ty przejdziesz komię, to wcale nie jest gorzej, nie? Jo, ale zaraz zobaczycie wersję Fiatagi, bo spodobał mi się raz ten ciągnik gdzieś tam sobie grając na singlu, może na live też kiedyś grałem, więc tam jak ktoś pamięta, to pozdrawiam serdecznie. Działo się, ja sobie tak to już pojadę, to agregacie to już popierdzielę sobie ten jaką eskę Schumachera tutaj ja, wyrobił. Bo zanim załapał GPS, na polu to masakracja. Nie, dziwnie mi się, ten agregat mi się za cholerę nie podoba, nie? Czemu? Nie, wygląda gruber. Wygląda gruber, to taki masywny, mały... No ma dużo nawalone na siebie, co nie? Nie, no naprawdę, te łapy, mówię, podsiąd po te łapy i to wszystko to jest taki, ale kurde, gruber, no nie? Tak, tylko znowu do grubera to tak średnio można to zaliczyć, jeżeli ma takie małe łapki, no tak? No ale to nie, no właśnie... I tyle wałów, no tak? No tak, no do grubera to tak, ale do agregatu też to ciężko zaliczyć, no bo są za duże te łapy. No jo, właśnie to jest taki ni to, ni tamto, no ale mówię, wały, tym bardziej, że ty masz dwa różne wały z przodu i z tyłu. Ja mam te same, chyba. Muszę nawet luknąć. Nie, też mam chyba inne. Jo, ja mam z przodu rurowy, a z tyłu mam ten kurde, nie pamiętam jak się nazywa. Ten taki na skos cięty z tymi blaszkami. W komentarzach przypomnijcie mi, bo pamiętałem. Którego? Ale mniejsza z tym. Jednak są dwa różne wały, no ale nadal prawie że identyczne. A jednakże... Bolek już w ogóle ma dzień do nocy, jeżeli chodzi o wały. Pod tym względem. Ładnie tu będzie tam, ten na wsteczny poszedł. No bo nie chciałbym się. Jak przetrę dalej to pole i będzie kit. Ja sobie tutaj tak to kręcę. Ty to wykończ, ja teraz już. Jo, ja zrobię ten kawałek i pojadę. A ja wyrównam i pojedziemy na tamten. Tamten skończymy i tu akurat przyjedziemy. Jo. Ja pojadę i od razu tam zawinę po długości. Ja mam teraz połączone. No, a ty sobie tutaj też pierdychnij i wiedzie gitara. To tak jak rekatowanku szybko pójdzie, bo jednak jedziemy około 9 metrów razem robimy. Ja mam 4,5 chyba. 4,5 masz? Albo 4, jakoś tak. Jeżeli masz 4,5, to robimy 10 metrów razem. 4,5 mam, no. No to robimy 10 metrów, bo ja mam 5,5. Więc dlatego o tym mówię, to takie 10 metrów to chwilę, moment będzie. Dlatego chciałem zrobić na odcinku dwie akcje, żeby też ten odcinek szybko się nie skończył, to po pierwsze. A po drugie, na poprzednim odcinku zrobiłem takie trzy akcje, że się tak wyrażę, które miały być szybkie, miały być bezproblemowe, a wyszły na to, że tu miałem problem, tam miałem problem. W każdym z tych akcji miałem problem, bo coś wyszło nie tak. Takie były problemy z tymi maszynami. Jak na razie odpukać? To jest, proszę, tu chyba było malowane, bo coś za słabo odbija się, co nie? Jest naprawdę wszystko dobrze, nic... nie ma żadnych problemów. Każda maszyna daje radę, bo w poprzednim odcinku Ursusy naprawdę nie dawały radę. 60-tki, tam była chyba 912, dobrze pamiętam. Naprawdę byłem w szoku, że Ursusy nie dawały rady, bo przeważnie Ursusy dają radę. Więc taka opcja. Tutaj na razie jest git, ale później dopiero moim zdaniem się zacznie, gdy ja się przerzucę na Fiatagri. Ale przerzucę się już na to drugie Fiatagri podczas siewów, bo tam będzie się działo, tam będą te dźwięki. Dałem dwa różne Fiatagri i powód jest prosty, żeby nie było wiadomo identyczne. Ten jest, co Bolek jeździ, taką prostą kabiną, bez żadnych kombinacji. I też ten dźwięk jest taki normalny, że się tak wyrażę. A mam naprawdę takie, moim zdaniem, picobello Fiatagri. Chyba na razie, jeżeli chodzi o tą markę, najładniejsze. To zaraz też sobie zobaczycie i sami ocenicie. Z jednej strony my właśnie przez te wszystkie kolejne serie, gdzie... Tak bawimy się z tymi maszynami, szukamy tych dźwięków. Też nam trochę to weszło w mózżek, że czym lepsze dźwięki w maszynie, tym lepiej nam się też gra, tak? Bo tak to... Dlatego też dzisiaj założyłem słuchawki, bo na ostatnich odcinkach przeważnie, no wiadomo, już na tych swoich
po sąsiedzku czy sąsiadek. Tak wiem, jak maszyny dźwięczą, więc to mnie niczym nie zadziwi. A jednak tu, tak, ta 19 nowa pierwszy raz testowana, chciałem ją sprawdzić, jak dźwięczy, potem to Fiat Agri, więc też... Fatal. Tak. To sami lider. To są nasze... nawet nie wiedziałem, że jest tu tak blisko. Proszę bardzo, mapa jest tak piękna, że... Po prawej widzicie nad kamerką teraz, tam gdzie przy słupie, no. Przy słupie widać, że zestawy na polu stoją i czekają, bo tutaj tak sobie zrobiłem, że te zestawy pojechaliśmy z gospodarki, a... tamte drugie zestawy już czekają na nas. Bo komornik je ubierze na powrocie, żeby nie sprowadzać. Myślę, że to jest taka wersja. Z jednej strony dobrze, bo trzeba się troszeczkę odsapnąć od tych właśnie serii wszystkich takich realnych, że wszystkie te maszyny po prostu trzeba sobie uzbierać pieniążki i kupić, bo tak to nie możemy tego sprawdzić, więc z jednej strony cieszę się, że wróciłem do tych let's play, cieszę się też, że ten pierwszy odcinek wam się tak spodobał i liczę, że kolejne odcinki też będziecie miło tutaj oglądać i łapkować, bo nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale chyba 4000 łapek byliście, a w tym momencie, gdzie jest aktywność masakryczna, jeżeli chodzi o YouTube'a, nie wiem proste, czy to są żniwa, czy po prostu YouTube umirał na wakacje, mniejsza z tym, to już tam to już nie mi oceniać, i tak naprawdę daliście wtedy czadu i łapkami rozbiliście system, bo teraz łapki tak się robi przeważnie po 2, max 3000, to już naprawdę ma. No ale cieszy mnie to, ja lubię takie coś, fajnie tak usiąść, poszukać modów, posprawdzać co tam ciekawego właśnie powychodziło, bo to też z jednej strony dobre, gdy nam modmakerzy rzucają ciekawe maszyny, ale my mamy serię, i musimy czekać, nie możemy tego sprawdzić, tak? Bo na przykład teraz mamy albo ogromne maszyny, albo już po prostu to mieliśmy i tak ciężko, żeby coś takiego samego wrzucać do serii i sprawdzać. Dlatego myślę, że takie let's play do sprawdzania maszyn przed na przykład potem wykorzystaniem ich do serii i grania na po prostu dłuższy okres czasu jest to bardzo fajną sprawą. Bo na przykład już teraz wiemy, że ta 19 jest bardzo ładna. W środeczku moim zdaniem jest o wiele lepiej odpisowana od tego niż co miałem wcześniej, bo jednak tutaj się wszystko świeci, co potrzeba. Wiadomo, jest znówka sztuka nieśmigana, to też będzie inaczej to wyglądać, ale no mega mi się podoba pod tym względem, ale możemy sobie otwierać chyba tego wrotu tak u mnie, więc fajnie, bo nie będzie ten cały czas otwarty kabina. Siedzi, powiedz mi, a ty tu jedziesz, uda mi się zdążyć przed tobą? I pojechał? Nie. Więc przepuścimy cię, ja pojadę tak to łodnie, jedzę sobie tak to łod. Łod pierdzielę. A, nie, twojego lepiej jeszcze, czy właśnie z mojego. Jak ty, podjedziesz, to szok. Zobaczysz tamtego Fiat Agri, jak on będzie chodził, więc to będzie ciekawe, weźmiesz to na raz? Tak, możemy jechać po przeszłym, tam tylko został. Dobra, no to ja lecę tak na poprzeczniak. Lećmy poprzeczniak i całe drugie. No, ja już lecę. Fajnie, dobrze się podzieliło to pole. No, nawet fajnie pod tym względem się przeciąłeś. Tam, bo wyszły takie dwa całkiem ciekawe kawałki. I podoba mi się właśnie, bo to było takie dziwne pole przez ten zagajnik w środeczku. O, na raz to wezmę. Bez żadnych problemów. No, ja i tak muszę z opuszczonym jechać do drogi gdzieś, bo nie będę wbijał kołami. Dokładnie. Dzięki, to pomyślałeś. Fajne pole, zróżnicowany teren jest ogólnie na tej mapie ogromny, więc mega mi się to podoba, że to tak wygląda. Dobra, myślę, że to było na tyle, bo tu już jechaliśmy. Można składać maszynerię. Postawimy ją na górce, żeby nam się tutaj nie... Uważaj, bo tam ta górka naprawdę taka... Nie, ja tutaj zostawimy, bo i tak będziemy biegnąć dalej. Ja już sobie gaszę. No i grzewko przeważnie. Papa, jaki szybki chłop, co nie? Jaki chłop szybki. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, dzisiaj Tesla. Co bym chciał powiedzieć sobie 1954. Troszeczkę inna wersja, tam parę duperelków i inna konfiguracja silnika. A ja teraz wezmę Fiat Agri. Fiat Agri jest też inne, bo jest to Fiat Agri 180, tam to było chyba 130 albo 140, tak się nazywało. Tu mi się, zobaczycie, nawet fajnie drzwi otwierają, zamykają. Ja odpalam. No i te dźwięki.
Tu już na pewno dźwięki i owiarliny, ale jest, tamten wyje tak niemiłosiernie, że chyba przegłuszasz mnie. Sorry, na co mam zrobić? Zgasić czy co? Jo, na zgaszony. Nie, nie jest tak źle, nawet... Włączyłem się? Włączyłem się. Jo, idzie. Ale dwa na raz? Wyją niemiłosiernie. A muszę jechać, o, muszę tak jechać, to wtedy nie słyszę ciebie. Tak to gdzieś tam przy jej górze. Nie wiem, mogę jechać na inne pole, nie? Albo mogę przyjść do domu, nie? Nie. Ale w szoku, bo jak ja jechałem właśnie na tą 19, to ona jednak jest taka, że jak ty ją prowadzisz, to jest spoko, ale jak ktoś ją prowadzi, czyli to te dźwięki otoczenia, o wiele, wiele są ciekawsze z 19, chociaż ten, porównując to jak z tamtym, na pewno, chociaż jest słychać, bo zakład, że jakbyśmy wzięli identyczne, co było na polu podczas agregatowania, na pewno byśmy tego nie słyszeli. Ma swoje dźwięki, najpierw przy tych 15 na godzinę na raz ciśnie. W ogóle nie przedstawiłem tych zestawów. Ja jestem Cię, Manko. Tak, jest mój sąsiad zestawy, ja mam zestaw Kuna, sąsiad ma nowy zestaw Fernelanda, nawet nie używany przeze mnie, że się tak wyrażę. To są wszystko nowe już blisko. Jo, ale moim zdaniem naprawdę ta 19 pasuje bardzo ładnie z tamtym ciemnikiem, chociaż ciemnik jest o wiele, wiele masywniejszy. I rozwala mnie to, że wiadomo, masz tą piękną bronę, która tam się zakończy. Ty powiedz teraz pierwszy, wykręć sobie, bo masz od razu znacznik sobie zrobiłeś, co nie? Więc wykręć sobie, wjedź pierwszy, ja wyjadę za tobą. Co na tobie znacznika nie robi? Co? No ja mam 4-metrowy, a ty masz 3-metrowy. Jak sobie robiłeś, jak sobie robiłeś znacznik, to żebyś od razu wjechał ładnie po nim. Okay. Dobra, zobaczymy też ten zestaw. Widzę, że coś znacznik chyba nie pomógł ci, co? Nie o to chodzi. Ja miałem przestawione na przód i zamiast podnieść kurde tył, to jeździ przodem. Dobrze, nie ma problemu. A ty po tym kołem chyba musisz jeździć. Nie. Nie, dobrze. Nie, tak? U mnie to akurat tutaj, jeżeli chodzi o ten. Tak, no też bym chciał tam jakoś wybrać i jedna cholera, że się tak wyrażę. Ale tutaj siednik sąsiada, wiadomo, bardziej masywniejszy, ta brona też potrzebuje więcej koni. Dlatego podstawowo, początkowo nasz się bardziej poszedł do tamtej maszyny. O, leci, rzuca, jest w konie. Miota nim na krzata. Do 19, bo tu był oczywiście 140 konny najpierw na Fantofia Dagri. Ale zdecydowałem się, że udało mi się znaleźć w ogóle najpierw to Fiatagry, które teraz w tym jeździmy. On ma 180 koni i od razu lepiej mi się też nim jeździ, więc teraz obojętnie, który zestaw bym nie wziął, to i tak byłoby git. Ale myślę, że ta 19 naprawdę fajnie wygląda, już jakoś też mam takie ustawiania sobie do najbliższej jakiejś serii tej 19 właśnie z tamtym zestawem brać, bo jak widać sobie radzi, ile tam sobie ciśniesz? 15, czyli tyle samo, ile ja bez żadnych problemów. To jak na 7 metrów, takie zestawy, podoba mi się. Brakuje mi właśnie czegoś takiego, żebyśmy we dwoje robili na jednym polu. To od razu o wiele szybciej idzie. Przeważnie teraz na każdej seriach robimy sobie w pojedynkę. Nawet na od zera już mało teraz się co robi we dwójkę na jednym polu. Widzimy też ostatnio. No jak wczoraj. No ale co, no to tylko, ale to ten. Nie wyskoczyło? Co w sensie? Wyskoczyło, że ten nie należy do mnie, to pole rodzinne. Bo ja nie zniesiałem. Nie. Nie pomogę. No ale wczoraj robiłeś orkę, a ja zbierałem ten. No tak, ale tak, no tym razem wygrywaliśmy. A no jo, no dobra. No, to w poprzednich odcinkach, żeśmy kisionki wozili. Jeszcze jeżeli chodzi więc o to akurat... od zera, coś tam sobie dajemy radę i raz na jakiś czas, myślę, że na nasze odcinki zawsze tam się jeździ we dwoje na jednym polu. No nie licząc kiszonki, no, bo to jest przymusowa wersja, to no, obojętnie na jakiej serii, gdy jest kiszonka, to jeździmy największą ilość osób, bo wtedy jest takie, a nie inne zapotrzebowanie. Pięknie jest wyciszona kabina w nim. A gdy tam skrzypi siedzonko w Ursusie. U sąsiada nowy Ursus skrzypi siedzonko. Sprzęt był skrzypi. Niestety tak się. Zobacz, u mnie jest wygoda, normalnie sobie. Ja chętnie się zamienię. Nie.
Taka piękna wygoda, że z ciebie poduszeczka spada obok. A bardzo tam ruchu do tyłu się zrobiło. Jak to wyszło? No, muszę się napić. Nie, nawet ja tak piciu daję wytarło. No połowę mam prawie zrobioną. Teraz taka najfajniejszy kawałek, mam tu nie taki trochę cipliny, bo zaczynają. No. No, tu brałem właśnie takie, bo tam było właśnie takie pokręcone pole, to tutaj dam coś z mojej beczki, czyli długie, prościutkie poletka w sam raz. Ale jak patrzę na cały zestaw, jak on się tak gibocze na tych górkach, dołkach. Ale tu masz rację, w niektórych miejscach naprawdę nie są te pola tak wyrównane, jak być powinny. Do wygładzenia, brakuje tego wygładzenia, co nie? Ja zawsze, jak pamiętam, jeszcze robiłem nasze mapy, to przed samym malowaniem czegokolwiek, ogarnianiem i w ogóle, tak po prostu ustawiłem sobie na najmniejsze wygładzenie, żeby po prostu nie rujnować tego, co chciałem. Brawo. A tu mi jak się powie. No. To po prostu całą mapę sobie przejeżdżałem, żeby mi się wszystko wyrównało. W razie jakbym gdzieś tam nie zauważył jeszcze w lesie czy gdzieś. Więc tutaj, no ale jest spora mapa, więc... No tutaj jebitna akurat przed nami. Ja tak patrzę z daleka, jak ciebie... Jeszcze jak jest was namalowane na zielono, to nie, ale jak już później dasz ten teren, to wszystko, to już to naprawdę takie góry widać. Ojej, tutaj naprawdę, jak różnicowanie aż normalnie, że całą maszyną mi rzuciło. Chyba kamień jakiś jest. Więc myślę, że jakbyś ty tu wjechał, to już w ogóle by cię podbiło tak. Kupowałoby mi bronę całą aktywną. No, myślę, że... Pan zostawił też. Ciekawe czemu właśnie... O, ciekawe czemu takie ślady się też robią. Coś musi tu być, to nie? Płyty tektoniczne się nawet w siebie nachodzą. Tektoniczna płyta malutka taka jeszcze. Jakby jakaś na przystanie pole. Zaraz będzie trzęsienie ziemi i skały pospadają tu na pole na łeb. Ten słup się oboli czarnunek. Ale w ogóle ten słup zajebiście to wygląda moim zdaniem. 5G? Ha? 5G? Nie wiem, może nawet 4G. 4 dolarów. Nie, może 5G nie lubię. Nie. Chyba aż kurwa kabel do ściany wyrywa. Nie wiem, ale że... Niestety do mnie to uczucie teraz takie trochę ubolewania pod jednym względem, że nareszcie przez tyle lat czekany internet udało się ogarnąć na światło w domu przed samym wyjazdem do Bolka, tak żeśmy tam gadali na poprzednich odcinkach. No i ten ból jest był taki, że nawet go nie sprawdziłem sobie. Jedyne wiem, że internet lata jak na razie tak gdzieś no, z 300 mega ma, czyli tyle jak na umowie, więc to też jedyny lub tego, że nie zrobili mnie wciula. Też bym chciał, żeby tak jak na umowach jest było. Nie, powiem szczerze, że tak, bo tutaj operator poprzedni miał tą akcję, że jest tyle i tyle, ale było mniej, to po pierwsze, a po drugie zaznaczy sobie drobnym bruczkiem na dole, że jeżeli nie zejdzie poniżej tylu i tylu, to nic nie mogę z tym zrobić. A najśmieszniejsze, że drobnym bruczkiem było napisane, że nie mogę zejść poniżej 500 kilobajtów, tak? Ha. No to jest, wiesz, kiedy to było? Półka. Wiesz, kiedy to było? Jak ja zaczynałem internety, to wtedy 500 kilobajtów. No tak, no ja też miałem z tego, z Neostrady. No. Ja kurwa, też... jak ja przychodziłem po szkole, odpalałem naszą klasę, szedłem na obiad, wracałem, no to się załadowała przednia strona. Odczytałem wiadomości, no już był wieczór. Nie, ale tak, ale nie, zobacz, kiedyś te 500 powoli się żyło, co nie? A nie. Teraz nie wyobrażam sobie tej 500. Nie było, dawno. Nie wiem, jakim cudem. No nie było tyle modułów, nie musiałeś tyle rzeczy robić. Dawniej właśnie internet był tylko potrzebny do naszej klasy i do sprawdzenia czegoś w Google'ach, tak? Jakiegoś czasu, a jak grę pobierałeś, to kurwa to było święta, bo tydzień grę pobierałeś, a tak. Później jak go pobrałeś, dlatego to kiedyś dałeś... używało się gier na płytach, tak? No. Bo chwila, moment, zainstalowano w napędzie do widzenia i naprawdę na płytach było tych gier od ciula. A później już, gdy tam weszły właśnie ta jedyneczka, dwójeczka, no to coś już się tam jako tako pobierało. Ale nadal to jest nic, no ale zobaczymy, no jak ja jeszcze trochę poczekam, no jak wrócę do domu, to wtedy będę mógł ocenić po swojemu, wiadomo. No, u mnie tam w domu jakoś zbytnio nie patrzą na to, jaki jest upload, jak jest pobierany, tylko ważne, żeby był internet. Więc dla nich nawet ten poprzedni internet był zajebisty, no ale niestety jak się potrzeba internet na to, na co my używamy, czyli na wrzucanie, na live'y, żeby to był stały, a do pobierania to już w ogóle najlepiej, no to jednak my bardzo ubolewamy i bardzo na to patrzymy, bo no niestety, ale bez stałego, dobrego internetu ciężko się żyje, więc ja liczę, że wrócę do jakość zostanie taka, jaka jest tutaj, bo no bo wiadomo, u Bolka jest ten plus, że
no nie ma tych pakietów, więc on może sobie te filmy renderować, jakie mu się żywnie podoba i wrzucać takie, jakie chce. Ja też z tego teraz korzystam. Więc też napiszcie w komentarzach, jak wam się podobają, podoba jakość moich filmów. Bo też to jest pytanie, bo też widzicie, ta jakość jest słaba. Więc zobaczymy, bardzo mnie to wciąż ciekawi. Powiedz ci, czy musiałeś robić to na parę razy, a ja już się poprzednio filmie. Nie, bo ty teraz tylko tam cofnisz się parę razy, więc tam szerzej nie będzie ładne teraz. Nie. A dawaj katarę. Ale teraz przygłoździ tam. Pod górę. Ogi. Zobaczcie. Jeszcze raz tylko cofnę i... Makrofaja, no tak czułem właśnie, że... Chyba nie przypadam. Jadę już tam dalej. Jo, tam leci, ale mam jeszcze jeden przejazd. Tutaj jaki. Nie, serio sobie cieszę się, że tak wyszło, akurat jedną pracę zrobiłem. Jednym ciągiem, drugą pracę, drugą, bo nie będę się tak wymieniał parę razy w przeciągu jednej akcji, żeby się nie tam nie pierdzieli w tańcu. Dlatego myślę, że takie dwie fajne akcje na odcinku, jeżeli chodzi o let's playe, to jest to, o czym ja myślę i wam się też podoba. Wszyscy świadomi też. W ogóle nie mogę się przyzwyczaić do tego krzesła, nie? O, jest, jest. Fakra, jak już człowiek wysiedziany ma trochę godzin. Jest różnica. A tu wręcz kilkaset godzin na jednym, to się przyzwyczaił. Już bym ten, na tym nie mógł siedzieć teraz, nie? Na długo. Ja powiem ci szczerze, dlatego dobrze, że ja siedzę na tym twoim teraz, tak? Ponieważ miał dużą różnicę, jak wrócisz do domu. Tylko podczas nagrywania, bo naprawdę jest mega. Naprawdę jest mega, ludzie. Jestem w szoku i myślę, że jeżeli będę mógł, też będę dążył do tego, bo jednak w naszej tak zwanej pracy wygoda to podstawa. Może, bo ja teraz jadę tutaj w Nadal, to może się tam od tamtej strony wcisnąć. Na kręgosłup podczas pracy, podczas siedzenia przy komputerze jest bardzo ważny, żeby był wygodny, dlatego ja też dążyłem z tymi fotelami, widzieliście wiele razy, ile tych tam mam do filmów, vlogów było i sami tam chcieliście, ile jeszcze tych modeli, ale jednak po to jest to, po to mamy taką możliwość, żeby to sprawdzać, żeby ten fotel dla nas był jak najlepszy, żebyśmy mogli siedzieć wiele godzin, bo oczywiście mocno tak jedź. Nie, ty jedź, ja dokończę poprzecznie, jadę za pewno motelik Polak. Już to tak wyjdzie? Tak. A i tak będzie. Dlatego ja też szukałem ostatnio, ten co mam czarny. Naprawdę spełnia moje standardy kręgosłupowe. Jestem zadowolony, bo wygodnie mi się na nim siedzi, ale jednak ten rozbija systemy pod względem samej wygody i tej tak zwanej właśnie poduszki na kręgosłup, która jest miękka, która jest równa, która podchodzi tak, jak sobie zażyczymy, czy się siedzimy tak, czy tak. Jest naprawdę bella fantastica. Dlatego sam teraz Bolek mówi, że jak siedzi na tym broni, to już po prostu no dzień do nocy nie może sobie poradzić, dlatego ja jestem zadowolony, że siedzę na tamtym krócej niż na tym, że tutaj to na odcinkach jest git. Dobra, my tutaj zjeżdżamy, zobaczymy, gdzie nas sąsiad zaprowadzi, ale tam leci jebaniutki. O Jezu, właśnie od tego odbiłeliśmy obydwoje, ja też zobaczyłem, ale jak zobaczyłem ciebie. Ale dźwięk pod górę. Ja też mam właśnie to pierdzenie. Jak zacznę, jak ty się odbiłeś, to aż mnie normalnie też musi się odbić. Ale ładne, jeżeli właśnie chodzi o to, to tu zróżnicowanie terenu jest naprawdę piękne pod tym względem, sąsiad tam leci. Nawet patrz, kurna, sąsiad trafił na gospodarstwo, ty. Patrz, tak to zrobił, co? No, tamtymi żeśmy wyjechali, to tym ma wrócimy, no. Proszę bardzo, profesjonalnie. Ja już sobie parkuję, gasimy. Sąsiedzie, tak na szybko na koniec. Jak ci się podoba odcineczek? Fajnie, bardzo mi się podoba ta 19. Naprawdę jestem w szoku i też spoko, bo mogłem sobie dłużej przesłać Fernelanda. No bo tak już niebawem nowy sezon po sąsiedzku, więc wiadomo, będzie co brać. Więc wy zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało i wpadajcie na kolejne odcinki. Oczywiście na nasze kanały. Dziękujemy, na razie, trzymajcie się, cześć! Cześć!